Zamku Królewskim na Wawelu, dokładnie na pierwszym piętrze, które było przeznaczone na prywatne apartamenty królewskie. Do nich wstęp mieli tylko nieliczni, mianowicie służba pokojowa, którą nadzorował podkomorzy. W tym momencie znajdujemy się w jadalni królewskiej. Jak jadalnia, to i stół, i krzesło. Jedno krzesło może nam symbolizować to, że król i królowa jadali osobno. Mieli oni osobną jadalnię, osobną kuchnię, osobną służbę stołową. Za podawanie posiłków odpowiedzialny był stolnik, który wcześniej próbował potrawy, żeby upewnić się, czy aby na pewno nie są zatrute. Ważnym urzędnikiem był również podczaszy, który opiekował się piwnicami królewskimi. Przechowywano w nich piwo, wino, ale także drogie przyprawy. Podczaszy przynosił królowi do stołu wino, nalewał je, ale także je próbował, aby upewnić się, czy nie jest zatrute. O tej funkcji przypomina nam chłodziarka do wina, która znajduje się obok stołu. Ważnym urzędnikiem był również krajczy. Jak sama nazwa wskazuje, kroił on królowi potrawy. Zazwyczaj stół był nakryty obrusem, który zaliczano do bielizny stołowej. Obrusem królewskim zajmował się obruśniczy. Najczęściej jadano dwa razy dziennie. Pierwszy posiłek, zwany prandium, trwał około od godziny 9 do godziny 12 oraz drugi posiłek, czyli cena, który trwał mniej więcej od godziny 15 do godziny 19. Posiłek składał się zazwyczaj z zupy, czyli polewki, oraz potrawy mięsnej z dodatkiem jarzyn albo potrawy mącznej. Zupy jedzono łyżką, natomiast potrawy stałe zazwyczaj jedzono palcami, pomagając sobie chlebem. Widelca używano stosunkowo rzadko. Na Wawelu pojawił się dopiero w latach 30. XVI wieku. W czasie królewskiego posiłku uczestniczyło bardzo wielu urzędników. Każdy z nich znał swoje zadanie i swoje miejsce. Była to niemal ceremonia. Podczas posiłku również dyskutowano na ważne polityczne sprawy, ale był to także moment na słuchanie muzyki czy poezji.